Witam Państwa serdecznie. Pamiętając i czując, że wszyscy jesteśmy dziećmi Wielkiej Matki, chciałbym trochę w tym przesłaniu odpowiedzieć na Państwa pytania, zapytania czy postulaty. Często, kiedy chcecie skorzystać z jakiegoś webinaru, czy przyjechać na zajęcia warsztatowe, czy teraz, kiedy udajemy się w przepięknym letnim czasie nad morze na warsztaty, niektórzy zapytają, czym jest ten fenomen żeńskiej energii? Dlaczego ona jest tak ważna? Co jest swoistym clue tego przesłania? Otóż ta energia zawsze istniała u podstaw wszelkiego życia, a także nieśmiertelności. Najważniejszy sekret związany z energią żeńską jest po prostu sekretem kreacji. Czy naprawdę to, za czym tęsknimy, za światem miłości, pokoju, wolności? Czy taki świat w ogóle jest możliwy? A może taki świat kiedyś istniał naprawdę? Wszystkie legendy, mity, podania, przesłania o tak zwanym złotym wieku ludzkości dla niektórych pozostają wyłącznie w sferze mitu, w sferze baśni i są czymś, co ma ułagodzić nasze serce i naszą duszę, która za tym tęskni, ale wydaje się, że taki świat, kiedy wszystkie istoty tu i teraz, w jednym miejscu, nie tylko żyją w pokoju, ale doświadczają szczęścia, obfitości, jest nierealny. A jednak podobno kiedyś, w tak zwanych zamierzchłych czasach, a może nie do końca, istniał świat, świat miłości, pokoju i wolności. Co było podstawą tego świata? Energia żeńska. Temu światu patronowała Wielka Matka. Ta Wielka Matka często jest opisana poprzez imiona różnych bogiń. Dzisiaj, kiedy być może nastąpiła swoista moda na powrót bogini, niekoniecznie jest to związane z prawdą o fenomenie żeńskiej energii. Pamiętajcie Państwo o jednym, że tak naprawdę ten przekaz nigdy nie rozdziela czegoś, co jest pramatką, potężną boginią, matką, matką ziemią, od kobiety. Każda z Was potencjalnie zawiera tą samą moc, moc pramatki. To patriarchalni bogowie, chcąc zabrać nam naszą moc i uczynić z nas niewolników, kompletnie oddzielili Boga jako istotę najwyższą, potężną, stwórczą, od nas, czasami grzesznych, upadłych, pogrążonych w grzechu pierworodnym. Jeśli dzisiaj, w czasie pewnego powrotu fenomenu świętej energii, kobiety zaczynają oddawać cześć bogini jako komuś czy czemuś, co znów jest nadprzyrodzone, co jest poza nimi, to jest ten sam błąd. To jest stara gra patriarchalnych bogów. Fenomen żeńskiej energii polega na tym, że wszystko to, co jest przypisywane najwyższej stwórczej mocy, a więc kreacja, kreacja wszystkiego, czego pragniemy, jest fenomenem, który posiada każda kobieta. Zauważcie Państwo też, że w naszej cywilizacji bardzo mocno zaczęliśmy hołdować umysł, intelekt. Do czego to nas doprowadziło? Umysł, intelekt oddzielony od serca staje się przyczyną tworzenia takiej cywilizacji, którą niestety widzimy na co dzień. Cywilizacji pełnej przemocy, zła, cywilizacji pełnej przede wszystkim cierpienia. Jest to też związane, jak większość z Was wie, z czymś, co nazywamy systemem patriarchalnym. Systemem, który oddzielił energię żeńską, kobietę, systemem, który przez wieki prześladował kobiety, który celował w tym, aby kobietom zadać cierpienie. Czy, jak czasami mówimy, najwyższy czas powrócić do fenomenu, do tego fenomenu, kim naprawdę jesteśmy? Pewnie tak. Pamiętajcie też Państwo, że wbrew temu, co obserwujemy w mediach, co obserwują nasze zmysły, co próbuje fundować nam tak zwany, ja to nazywam mały Matrix, żyjemy w niezwykłym czasie. W czasie, w którym mamy szansę na odrodzenie, zmartwychwstanie i przywrócenie tu i teraz tego świata,
za którym, mam nadzieję, tęskni każde serce i każda dusza. Właśnie świata miłości i pokoju. Fenomen energii żeńskiej jest związany z tajemnicą kreacji. Często jako przykład podaję tak zwaną boginię Bałwo. Część figurek paleolitycznych, które były odnajdywane, nazywa się czasami albo paleolityczną Wenus, czasami mówi się o fenomenie Bałwo. Jedną z cech tych figurek jest na przykład mała głowa lub brak głowy. Zastanawiano się, czy ten brak głowy jest wynikiem uszkodzenia mechanicznego, czy tego, że upłynęło być może tysiące, tysiące, a nawet setki lat i w wyniku pewnej erozji czasu coś stało się z tą głową. Nie, czasami te figurki nie miały głowy lub, jak powiedziałem przed chwilą, miały bardzo małą głowę. Natomiast co jest charakterystyczną cechą tych figurek? Bardzo obfite piersi i wyraźnie, bez wstydu, bez pruderii, bez obłudy, zaznaczone łono. Jaki jest fenomen kreacji? Czasami myślimy, że możemy kreować poprzez umysł, że bardzo ważną rolę odgrywają myśli. Otóż nie. Fenomen kreacji polega nie tylko na tajemnicy serca, ale przede wszystkim na tajemnicy świętej kobiecej przestrzeni. Energia żeńska, czyli przekaz od tysięcy, tysięcy, tysięcy lat kobiet, przekaz często był ustny i na szczęście ocalał. Ten przekaz mówi o tym, że serce jest niezwykle ważne, że bez miłości, przede wszystkim miłości do samego siebie, nie jest nic możliwe. Ale jak powtarza wiele kobiet, no to samo mówiła moja babcia, próbując wytłumaczyć mi jako małemu chłopcu ten fenomen. Tak, bez serca nic nie może zaistnieć, bez miłości. Ale zauważcie Państwo, że dzieci nie rodzą się z serca. Fenomen kreacji jest bardzo podobny do prokreacji. Otóż system patriarchalny pozostawił kobiecie tylko zdolność prokreacji na chwałę bogów. Być może jest to związane z tym, że kiedy zapominamy o swojej mocy, czy niestety pozwalamy odbierać nam naszą moc, to stajemy się niewolnikami. Dlatego też bogowie, co wydaje się paradoksalne, bogowie, czyli ci uzurpatorzy, którzy kiedyś tu przybyli jako inne rasy kosmiczne i zniewoliły naszą planetę i próbują ciągle zniewolić nas, panicznie boją się kobiety. Aby wyzwolić się i tworzyć wspaniały świat, nie potrzebujemy rewolucji zewnętrznych. Wszystkie rewolucje, po pierwsze, tonęły często w morzu krwi i cierpienia, a poza tym nic nie zmieniały. W socjologii jest takie pojęcie dotyczące rewolucji. Pewien socjolog, śledząc rewolucje społeczne, zauważcie Państwo, że zawsze są inspirowane sprawiedliwością, dobrem ogółu. Te rewolucje spowodowały, oprócz cierpienia, jeszcze jedną rzecz, tak zwane krążenie elit. Zmieniają się, wymieniają tylko elity, natomiast globalnie nic się nie zmienia. A więc linia żeńska podkreśla, że pewien fenomen rewolucji polega na rewolucji wewnętrznej. Linia żeńska bardzo mocno podkreśla, żeby opuścić wszystko, co jest związane z zewnętrznymi czynnikami i światem zewnętrznym, a zacząć poszukiwanie wewnątrz siebie. Często podkreślam to, że bardzo zgubne dla nas ludzi jest pomylenie sakrum i profanum. Sakrum oznacza coś, co jest święte. Te kobiety, a także niektóre boginie, chodzi o to, że pewne istoty żeńskie, które niekoniecznie były ziemiankami, zdecydowanie opowiadały się za pokojem, miłością, sprawiedliwością i przekazywały ten sekret potęgi kobiecej ziemiankom, kobietom. Często wiele, wiele osób mówi: zbudowaliśmy za dużo fałszywych świątyń. W fałszywych świątyniach poświęconych bogom oddajemy cześć. Wychodząc ze świątyni, znieważamy najcudowniejsze świątynie, ciało żywej istoty. Świątynią jest ciało żywej istoty. To jest święte, a nie sztuczna świątynia, sztuczna budowla, która też bardzo sprytnie wprowadza pewien kult.
pewien kult, za kulisami którego kryje się nie tylko zniewolenie nas, ale oddawanie naszej energii, naszej duszy. A więc linia żeńska mówi o świętości ludzkiego ciała. Linia żeńska bardzo dokładnie opisuje rzeczywistość zewnętrzną, przybycie bogów, zniewolenie, ale w pewnym momencie mówi, nie koncentrujmy się na tym. Dzisiaj tak zwane teorie spiskowe, które są ważne, aby nawet zrozumieć, na czym polega ta gra, za bardzo przejmują kontrolę nad naszym życiem. Za bardzo poświęcamy naszą energię i uwagę pewnym teoriom spiskowym. Wchodzimy w pewien konflikt, zamiast skupić się na sobie i swojej mocy. A więc linia żeńska opisze ten świat zewnętrzny, ale w pewnym momencie pokazuje, zostaw to w spokoju. Rozpocznij cudowną podróż wewnętrzną. Przytaczam też często fenomen wewnętrznego zakonu templariuszy, którzy budowali katedry. Jeśli Państwo słuchacie tego uważnie, to powiecie, ale przecież linia żeńska jakby przeciwstawia się budowli pewnych świątyń. Tak, templariusze budowali pewne katedry w bardzo konkretnych miejscach i są one absolutnie, absolutnie wielkim hołdem, wielką adoracją kobiety. Cała katedra jest fizycznym, energetycznym i co bardzo ciekawe, hormonalnym przedstawieniem ciała kobiety. Katedra, tak jak każde sanktuarium, zawiera też pewne miejsce, które dawniej w takich budowlach typu kościoły było pokazywane miejsce, które nazywało się Święte Świętych. Co pokazują templariusze? Jeśli katedra jako budowla fizyczna jest odzwierciedleniem kobiecego ciała, jej symbolika jest niesamowita, to jak część już z Państwa wie, najbardziej świętym miejscem w świątyni kobiecego ciała, tak zwana święta przestrzeń, to kobiece łono. To jest fenomen kreacji. Zauważcie Państwo, że od dawien dawna mówi się o potędze umysłu, że wiele, wiele koncepcji, warsztatów psychologicznych, tak zwanych fałszywych ścieżek duchowych, mówi o potędze umysłu, potędze trzeciego oka. My ciągle rozwijamy umysł. Natomiast linia żeńska mówi, umysł powinien być jak, posługując się kategoriami wschodu, jak pusty obłok, pusty umysł, cisza, spokój, czysty umysł. Fenomen kreacji jest związany ze świętą przestrzenią kobiety. I jakkolwiek my chętnie przez ostatnie dziesiątki lat w naszych poszukiwaniach koncentrujemy się ciągle na umyśle, mówimy też dużo o sercu, niestety tylko mówimy, to do dzisiaj sama tematyka kobiecego łona przestrzeni może wywoływać pewne poczucie wstydu, wycofania, pruderii. Przecież to jest miejsce, w którym poczynane jest życie, rozwija się życie i rodzone jest życie. I tak jak poczynane jest życie fizyczne, niesamowicie się rozwija w wodach płodowych matki, jest rodzone, istnieje pewna tajemnica, którą przybliżam Państwu w czasie naszych spotkań, na webinarach, w czasie spotkań. Pewna tajemnica bardzo podobnej kreacji wszystkiego, o czym marzymy. W wielu, wielu kulturach, jeśli spytalibyśmy kobiety, jak spełniacie swoje marzenia, czy jakaś tajemnica spełniania marzeń, marzenia też często kojarzą nam się ze swoją umysłu, swoją świadomości. Natomiast w wielu dawnych kulturach kobiety uśmiechnęłyby się i położyłyby dłonie na zupełnie innym miejscu niż głowa, nawet nie na sercu. Położyłyby dłonie na swoim łonie, powiedziałyby, to jest ośrodek spełniania marzeń. Pamiętajcie też Państwo, że nie jest to tylko poetycka przenośnia, że ten fenomen kreacji, który został nam zabrany poprzez usunięcie kobiety w cień, poprzez stworzenie z kobiet ofiar, albo sprowokowanie kobiet do tego, aby w momencie wyzwolenia niestety zachowywały się w męski sposób, powoduje to, że sekret kreacji tak naprawdę wciąż jest nieobecny. A więc to jest cudowny, cudowny czas, kiedy wraz z powrotem żeńskiej energii powraca do nas sekret kreacji. To dzięki Wam, kobietom, które przypomnią sobie, kim są, jaka jest Wasza moc,
w jaki sposób budzić tą moc, będziemy mogli znów kreować w tu i teraz ten świat, o którym wspomniałem na początku tego wystąpienia, świat miłości i pokoju. Ale droga do tego świata nigdy nie prowadzi poprzez zmiany zewnętrzne, poprzez rewolucje społeczne, poprzez zmienianie innych, poprzez naciskanie na inne osoby. Droga do tego świata prowadzi tylko i wyłącznie przez nasze wnętrze. W przypadku nas mężczyzn ta droga jest drogą wojownika serca i jest związana z sercem. W przypadku was kobiet ta droga jest związana z sercem i ze świętą przestrzenią młona. Zauważcie Państwo, że w wielu, wielu przekazach mówi się, że kobieta jest podwójną różą. Jedną różą jest wasze serce, drugą różą jest wasze łono. Czy jest to tylko piękny symbol? Róża zawiera w sobie pewną sekwencję spiralną, jeśli jej się przypatrzycie. Tajemnicą kreacji jest sekret wiru, spirali. To, co w piękny, poetycki sposób przekazują kobiety w sposób baśniowy, do tego skłania się też nauka. Nauka na przykład mówi o czarnych dziurach, a największą waszą potęgą jest czarna moc. Nauka mówi o polach torsyjnych, a kobieta mówi o pewnym wirze, który tworzony jest podczas tańca. Wielkim sekretem kreacji jest na przykład taniec. Czy chodzi o taki taniec, który znamy? No właśnie nie. Wpierw kobieta tańczy wewnętrznie. Uruchamia pewien wir swojej świętej przestrzeni. Dociera do czegoś, co nazywane jest dziewiczym punktem. Jeszcze raz. To, co kobiety opisują w bardzo prosty, poetycki, taki bajkowy, czy jak ja to nazywam, kubusiowy sposób, nauka absolutnie przychyla się do tego, natomiast posługuje się często językiem bardzo naukowym, skomplikowanym. Nauka mówi o tak zwanym punkcie zero, o pustce, o punkcie, o próżni, o nic, w którym jest wszystko. Niesamowite. Dlatego, że my, którzy staramy się zdobywać, chcemy zdobyć na przykład obfitość materialną, chcemy być szczęśliwi, chcemy mieć zdrowie i dążymy do tego. Czasami dążymy za wszelką cenę. Czasami, żeby osiągnąć pewien sukces materialny, sukces na drabinie społecznej, uczestniczymy w tak zwanym wyścigu szczurów. Jak piszę w swojej książce, jest to nie do końca adekwatna nazwa, bo szczury nic takiego nie robią. Nie chcą mieć konta, nie chcą być prezesem, dyrektorem. Jest to raczej wyścig jaszczurów. Nie wiem, czy wiecie Państwo, że system wartości, którym operuje cywilizacja zachodnia, nie jest systemem ludzkim. Pogoń za bogactwem, władzą i sławą została nam dosłownie wszczepiona przez zupełnie, zupełnie inne istoty. My jako ludzie pragniemy jednego. Pragniemy uczucia, głębokiego uczucia, którego kulminacją jest miłość. My jako ludzie chcemy współpracować, tworzyć przestrzeń braci i sióstr, w których uczestniczymy nie tylko my jako ludzie, ale jak mówili pięknie Indianie, nasi stojący bracia, czyli drzewa, czy milczący bracia, czyli kamienie, czy nasza gwiezdna rodzina. Fenomen energii czy kobiety polega jeszcze na jednym. Na sekrecie portali wielowymiarowych, czy na sekrecie bram. Otóż zauważcie Państwo, że często być może czujemy się osamotnieni w swoich poszukiwaniach. Odczuwamy samotność. Za wszelką cenę wchodzimy w związki partnerskie po to tylko, żeby nie odczuwać samotności. To poczucie jest zupełnie nieadekwatne do tego, kim naprawdę jesteśmy. Dlatego, że na poziomie bram czy portali, w przypadku mężczyzn jest to serce, ciągle możemy mieć bardzo głęboki kontakt z drzewami, ze zwierzętami, z minerałami, z naszą gwiezdną rodziną. Kobieta jest tą, która potrafi w sobie otwierać portale, czy też potrafi otwierać coś w swoim partnerze, w ukochanym, co jest związane z sekretem namaszczenia. O fenomenie energii żeńskiej można by mówić w nieskończoność. Tak jak mówię, można by napisać wielkie dzieło, albo mówić tak podobnie jak w baśniach wschodnich, jak opowiada Szeherezada, przez 1001 noc.
Prawdopodobnie 1001 noc zajęłoby mi opowiadanie Wam o fenomenie energii żeńskiej. Dlatego to, co może nas do tego przybliżyć czy przypomnieć, to są nasze wspólne spotkania. Spotkania online, na przykład webinary, spotkania na żywo, wspólne wyjazdy. Tam chętnie dzielę się z Wami tą wiedzą, czy jakby powiedziały kobiety, tą mądrością. Ostatnie pytanie, które często zadajecie, skąd płynie ten przekaz? Jak wiecie Państwo, ja interesowałem się tym fenomenem przez ostatnie 40 lat. I rzeczywiście, mając czas, sięgałem bardzo, bardzo, można powiedzieć tak, głęboko do wielu systemów ezoterycznych, alchemicznych, gnostycznych, do czegoś, co nazywam obijaniem zewnętrznych warstw iluzji i dotarciem do ukrytych przesłań, które zawierają w sobie nie tylko wspomniane przeze mnie systemy, ale może na początku się zdziwicie, mity, baśni, a przede wszystkim bajki. Linia żeńska, jej strażnicy byli często prześladowani i zabijani. Dlaczego? Dlatego, że fenomenem tej linii jest to, że przynosi ona nam wyzwolenie. Wyzwolenie z wielowiekowej tyranii, wyzwolenie z bycia niewolnikiem, że przywraca nam naszą moc kreacji. Dlatego przez wieki wiele, wiele kobiet, jak wiecie, było uznanych za czarownice, a ci, którzy byli strażnikami tych kobiet, byli również prześladowani i mordowani. Ale ten czas dobiegł końca, czy zaczyna się zupełnie inny czas? Czy ten fenomen energii żeńskiej związany z tym, że kobieta, jeśli zacznie głęboką podróż, dotrze do tak zwanego punktu zero, do tego, co jest nazywane wszystko i nic, i z tego punktu może rodzić wszystko, co jest nam potrzebne? Tak, to by wymagało jakiegoś głębszego, głębszego, wspólnego takiego przypominania czy omówienia. A więc z jednej strony sięgnąłem do tej głębokiej tradycji zawartej w przekazach, ale jak część z Państwa wie, takim podstawowym źródłem dla mnie mojej inspiracji były kobiety. Była moja babcia, były niektóre kobiety, które spotykałem na swojej drodze i moja babcia, szczególnie moja mama, przekazały mi pewien sekret. I dlatego często mówiąc coś, przekaz linii żeńskiej w pewnym momencie staje się kontrowersyjny, dlatego że energia żeńska mówi, że należy odrzucić wszystko, co jest iluzją i co zabiera nam moc. Linia żeńska mówi, że bogowie, religie są narzędzia manipulacji. Zauważcie Państwo, że samo to do dzisiaj jest kontrowersyjne. Jeśli dzisiaj ludziom powiesz, bądź wolny, odrzuć cały determinizm, odrzuć całą uległość i podległość wobec Boga, bogów, gór i tak dalej. Niestety nawet dzisiaj może być to przedmiotem nie tylko kontrowersji, ale wywoływać burzę w szklance wody, czy wywoływać głęboki konflikt. Dlatego linia żeńska podkreśla, że jest to Twój wybór, Twój indywidualny wybór. Linia żeńska nie chce nikogo na siłę przekonywać do czegoś. Tak robią systemy totalitarne, u podstaw których stoi zawsze patriarchalizm, energia męska oderwana od żeńskiej. Linia żeńska coś mówi, może baja, może kobiety, które w linii żeńskiej są bajarką, a mężczyźni, którzy przekazywali tą wiedzę, znani na przykład jako trubadurzy, ale trubadurzy byli w bardzo, bardzo starożytnych czasach. Ci mężczyźni też uważani byli za bajarzy. Często, jak wiecie, powtarzam Wam, przystępując do czegoś, co jest taką podróżą, podróżą medytacyjną, że za chwilę znajdziecie się w świecie baśni. Ale czy ten świat baśni nie jest bardziej realny od tego pozornie realnego świata, który nas otacza? Tak więc zapraszam Was na tą przygodę. Czy to poprzez uczestnictwo, tak jak powiedziałem na wstępie, w webinarach, w spotkaniach. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko pewnego przełomu, ale nic, nic nie stanie się bez naszego świadomego udziału. Na końcu, słowo świadomość
pewnie kojarzy się Wam głównie z głową. Istnieje o wiele potężniejsza świadomość, świadomość serca, ale istnieje jeszcze potężniejsza, najpotężniejsza, najpiękniejsza, pełna mocy. Jest to świadomość zawarta dosłownie w świętej kobiecej przestrzeni. Jest to Sofia, ponadczasowa mądrość. Mam nadzieję, że znajdziecie gdzieś, gdziekolwiek impulsy jako kobiety do tego, aby obudzić w sobie mądrość Sofii, a my mężczyźni, że w końcu naprawdę staniemy się waszymi obrońcami i strażnikami. Na koniec tego takiego krótkiego przypomnienia czy zachęcenia was do podróżowania do wnętrza, do podróżowania zgodnie z bardzo łagodnymi, pełnymi miłości wskazówkami matki i pramatki, mając nadzieję, że ten czas nadchodzi, nie nadchodzi, właśnie nadszedł, pozwólcie Państwo, że zacytuję Wam malutki fragment z mojej książki. Tak jak na początku była wielka matka, na końcu powraca bogini. Nieodrealniona, nieuchwytna, eteryczna czy nieziemska, by ją czcić jako istotę nadprzyrodzoną, nie jako ta, która jest ponad nami czy obok nas. Bogini powraca jako każda z kobiet, która odkryła sekret świętej żeńskości i przypomniała sobie, że źródło mocy jest w jej sercu i łonie. Dzięki.